Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście przygody na modach, oczywiście świat na modach według Venoma. Dzisiaj idziemy na wieżę Urugasta, oczywiście złego, paskudnego Gasta. To jest świetne. Dobra. Pamiętać, żeby sobie otwierać. Chyba te akurat się nie zamykają, tylko tamte. Dobra. Tu jest... Trochę pozmieniali, widzę. Tu się... tu się po schodach chodzi. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze sobie otwórzmy tu. Dobra. Czy to jest drugie wejście? Idziemy szybciutko, szybciutko. Czy w droperach coś jest? Nie ma nic. Oczywiście zapalamy. Coś się da, żeby się badziewie nie spawnowało. Shit. Cholera. Nie patrzcie do góry, ale... Gdzieś tu lata gast. Minigast! Pikuś! Robimy tak. Pozapalajmy wszystko, co się da. Tyk. Cyk. Tu jakaś wajcha, nie ma wajchy. Cześć, Spider. Nara, Spider. Teoretycznie to działa w ten sposób, że... Klikniemy to. What the fuck? Okej, a to jest jak drabina? Nie, to są zwykłe klocki. To niech się gonią. Dobra. My lecimy na górę. My mamy ten przywilej, że możemy latać. Ale zapalić z chęcią zapalę każde światełko. Bo wiecie, no grunt to światło, tak? Dobra, teoretycznie jeszcze można by tu, żeby się tu dziadostwo nie spawnowało. Ajajajaj, spadłem. Tu jest jakiś taras. Tu jest szkielet, a raczej był. Kowadło. Węgiel, węgiel. Czemu ja słyszę blazy? Skrzynka. Nic nie potrzebuję. No dobra, lecimy dalej, lecimy. Czekajcie, wiecie co, weźmiemy kusza. Kusza to jest zbawienna w tej sytuacji, patrzcie. Pyk, pyk. Spawner, proszę. O cholera. I oczywiście na końcu Inferal musiał mi się trafić. Cholera, jasna. Tylko jeden spawner był. Okej. Tylko jeden. No dobra, tu się zaczyna problem. Mamy tak, wejście i potrzebujemy 4 klucze. Tak? No dobra, czyli lecimy na Szczecin, no. Dobra. Okej. To nie będzie trudne. To będzie szybka piłka. Venom ognia się nie boi, cholera jasna, ile przejść. Co robi to się przejście? Golem wściekły. Fuck! Żuk! To chyba tu jest spawner gdzieś tych golemów, czekajcie. Jak tu się wchodzi na górę tu? Okej. Whoopsie! Sorry. Nie tak miało być. Czekajcie, skrzynkę oddamy. Nie mapa Venom, tylko o. Tego nie chcemy. O, klucz był w środku, widzicie? Charm of Life, o. Życie, dobra. To do dom. I to też. Tego nie potrzebuję w ogóle. Dobra, ale łza Gasta jest mile widziana. Tylko, że tego nigdy za wiele, a do Netheru nie chce mi się chodzić po łzę. Dobra, mamy jeden klucz. Czy tu jeszcze coś jest? Czy już nie ma nic? Chyba nie ma nic. No dobra, to spadamy. Szybciej niż mi się wydawało na razie się dzieje. Mam nadzieję, że podtrzymamy passę dobrą. Cześć. Nara.
Dobra, widzę, że kolejny. Ile? No tak, ja zapominam ciągle, że ja mam szczęście na mieczu. A to znaczy, że maksymalna ilość mi wypada, jeżeli coś wypadnie. A, skrzynek. Aj, skrzynek. Znowu klucz był. To szybkie zbieranie rzeczy. Czekajcie. Mamy dwa klucze. Dobra, to wywalamy. To też tego... iron przyda się. No jest, jest dobrze. Jest dobrze. Byle tak dalej. Dobra. Aha, to jest balkonik. To już nas nie interesuje. Dobra. Idziemy po czwarty klucz. Dum, pum, pum. Znaczy trzeci, sorry. Hop. Kolejne wejście. I kolejne dziadostwo tu gdzieś jest. A nie, nie ma. Wiecie co? Nie będę szalał. Wolę o, w ten sposób się dostać do tego. Ej, dobra, wełnę trzeba zbierać, bo wełna mi się przyda później, bo na przykład czerwoną wełnę w maszynce pewnej będę mógł zamienić na blok redstone'a na przykład, tak? To, czekajcie, czyli tu nic nie było. To wyrzucimy, dobra, lecimy dalej. Lecimy wełną, lecimy, nie ma czasu! Ni czasu, ni kasy! Jak to się mówi? Każda sekunda cenna. Coś gdzieś. Pająk. A, czekajcie. Tu trzeba odsunąć, bo nad tym jest blok. O. Coś gdzieś spadło. Okej. Edziu! Przeklęty Enderman. Chyba go nie chcemy ruszać. Poza tym, jak nas Edziek nie atakuje, to dlaczego ja mam go atakować? To jest pułapka. Tutaj coś. Skrzyneczek. W której oczywiście nic ciekawego nie ma. No na górze. Ua. Ok. Załatwione. Nie ma to jak kusza. Kusza robi boom. Czyli tu nic nie było ciekawego. Dobra, czyli... Edek, przepraszam cię, ale ja muszę przejść. Edek, nie gniewaj się na mnie, no bo... Normalnie, wiesz, się pogniewamy. Znaczy... O-o. Cześć. Nara. What the fuck? Dobra, czyli... Wracamy niby na dół. Kolejne wyjście. Czekajcie, tu nic nie było. Szliśmy tędy. Dobra. Ptaszki ćwierkają. Creepery wybuchają. A, rowery dwa. Jesus. A to co to robi? W złą stronę jest to ustawione. Nie trzeba je pod... O, shit! Się przestraszyłem! Jakiś Karmanite Golem. Wieśniackie, kurde. Zagrywki! Straszyć Venomka! Ej, dawaj łzę, dawaj łzę! Znaczy wiecie, no nie płacz, ale daj łzę! Znowu to samo. Nie wiem, o co chodzi z tym, ale... O, masz! Tu jest taras, nie? O Boże, ile wyjść? What the fuck? What the fuck? Pali się! Wieża się pali. My nie chcemy, żeby się paliła. O, to wezmę, zbierę itemki. Dobra. No dobra, czyli te z wyjścia, tak? Mamy tutaj, tu jest, tu nie. No to dobra, to ta. Idziemy.
Szybka piłka. Kurde, ile tych pomieszczeń tutaj. Znowu idę to. Nie wiem, do czego to służy. Naprawdę. O nie, 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 nie. Dobra. Okej. I tu coś. O, skrzynek. No, mamy trzeci klucz. To się przyda. O, gunpowder też zbieramy. Teoretycznie to mi się nie przyda. I to, i to. Dobra, coś na, na górze ciekawego, co chce mnie zabić jak zwykle. Nie, nic, dobra. A, czyli następne drzwi, tak? Mhm, to jest... Juhu! To się przynajmniej do czegoś przydaje. A, następne drzwi były tutaj. Usz! Się przestraszyłem. Jakiś bojaźliwy się zrobił. O, cholera. Dobra. Nie ma spawnera. I ciebie też nie ma. Hop. Okej, światełko. Idziemy, idziemy, idziemy. Kolejna skrzynka. Dlatego to oświetlam, kochani. Diament. Żeby mi później nie lagowało, jak będę chodził, bo wiecie, tutaj się tyle tego badziewia naspawnuje. Dobra, powiedzmy, że to spadamy. No może wyślijmy coś do systemu, żeby sobie zluzować ekwipunek. To wywalmy. Okej, 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 okej. Z czerwonej wełny dla odmiany, kochani. W systemie będę mógł sobie w swoim, moim tam maszynce, to czy z niebieskiej wełny, mogę blok lapisu sobie zrobić, też przydaje się. No tak, zjedzmy. A co mi tam? Szaleniec, nie? Ile mamy tych? Trzy. Czyli dobra, czyli to ostatnie wyjście. Zjedzmy wafelka. Chcecie wafelka? Chcecie wafelka? No to wafelek, na zdrowie. Ojoj, ile łażenia. Dobra. Ostatnie wyjście było tutaj, tutaj rosną sobie te. Tutaj trochę dziwnie coś spalone, dziura, tak. Domyślam się, że trzeba by było na górę iść. Pająk się sfajczył. Tu jest spawner. Okej, co dalej? Tutaj. Dobra, tu zabiłem gasta. Czekajcie, bo muszę pochodni trochę więcej. Gdzie są moje pochodnie? No, ojoj, tylko 58. Pamiętajcie, wybieracie się do wyprawy do Twilightu, to trzeba backpack ich od cholery pochodni. No dobra, sure, ale gdzie dalej? Tu chyba. Ojoj, zbugowałem się. Tu byłem. O, dobra. Wiecie, ja ogólnie sobie pochodniami zaznaczam też, gdzie byłem. Nie tyle nawet oświetlając, o w mordę, ile tego. Dobra, to tu. Więc to bardzo, bardzo mi tam przydaje się. No i jest to bardzo wygodny system, chociaż... O. Kosztowne. Bo jednak trzeba te pochodnie mieć. No i co? Ostatni klucz? Tam już jest teraz. Kurde, nie. Czyli nie ta strona. Ja zawsze mam pecha. Zawsze... No, dach oznaczam jedną pochodnią, żebym wiedział z góry, jak będę leciał albo coś, nie? No wszystko jest przemyślane, kochani. To nie jest pic na wodę, fotomontaż. Oła. Dobra. Pitu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem na imprezkę. What the fuck? Co tu się dzieje? Aha, cudownie. Cudownie. Dobra. To, co nam wypada, to eksperyment. To jest nasze jedzonko też. Możemy jeść. Na przykład, o tak. Nic to nie daje, po prostu jest. O Jezu, jak to ciemno.
Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. O, to, nie straszyć mnie. O, gdzie ja mam pochodnie? Okej, okay, powiedzcie, że klucz. Powiedzcie, że klucz. Musi być klucz. Jest! Jakaś książka efficiency, weźmiemy. Okej. Okay. To co, do innych chyba już nie ma sensu iść. Chociaż może lepiej pójść. Dobra, na szybko pójdziemy, słuchajcie. Nie ma pitolenia. Tu jest balkon, tu jeszcze nie byliśmy. Może coś dobrego będzie. Spawner. Okej. Okay. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj... O Jezus, jakie tu... Kolego! Pogięło cię? Jesus! Przestraszyłem się trochę, nie powiem. No, czy warto było, no, tak średnio. What? Niewidzialny łucznik. Stówkę HP miał. Okej, okay, leży. Wow! Dobre! Czekajcie, wyrzucę śmieci. Dobry koleś! System już widzę zapchany. Właściwie to mogę sobie zabrać w takim razie. Diamentowe rzeczy mi wyrzucił przyjemniaczek. Nie ma co. O, tak tego tutaj, ten teges. O, dobra, stoimy dobrze. Więc czekajcie, klucze weźmiemy. Możemy iść. Ała. Możemy iść otwierać te drzwi, nie? Tylko gdzie one były? Cześć! Nara! One się chyba tu spawnują. What the fuck? What? Taka dziura, do której się nie skacze. Gdzie te drzwi, które tu gdzieś były? Są, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz można otworzyć. Jej! Przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że kolejnych drzwi z zamkiem nie... No, co tu się dzieje? Czy ja powinienem iść ten... No, tutaj nie za bardzo jest gdzie iść, ale... Mam energię w systemie jeszcze. To. No, diamenty, trzcina, o, takie pitku, nie? Pitku, kurde. Oj, rozleniwiam się, kurczę, Venom, ostrożnie. Zaraz. Toś mi się tu nie podoba, to tam będą drzwi kolejne z kluczami, czy co? Ała. Okej. Okay. Teraz się... Tak, podleźmy pod spód, najlepiej, najwygodniej, nie? To są te drzwi, które wchodziłem. Poczekajcie, bo ja się zaczynam tu gubić. No, są schody. No i jest Lipton, bo nie chce mi się tędy przeskakiwać i tak dalej. Dobra, wale, to zrobię to tak. Cześć! Nara! Aha, tu wszystko niszczy, co postawię. Cholero jedno. Aha! Okej. O, jak spadł! O. Golema. Leży. Wiecie co? Tu są spawnery. No proszę cię, puść mnie do cholery, no. Głupie kurde. No proszę cię, no nie mogę trafić, no zobaczcie. Szkuźwa, no jeszcze mnie... Nie, dobra, cholera jasna. Dosyć z wami, koniec, jak mówię, koniec. A ty co? Myślisz, że taki kurde cwaniak następny? Ja się wami zajmę, kurczę, będą mi tu pitu robić. A?
Światełko. Włączyłem ze światełko i co? Teraz łyso wam. Masz, giń. Dobra, zjedzmy eksperyment. Jak to można nazwać jedzenie eksperyment? Dobra, gastów już nie będzie. Okej, zapalmy to. Tu będzie ten. Nara. Edziu, co kiepskie miejsce znalazłeś. Naprawdę bardzo kiepskie. Chłopie, co ty tu robisz? O Boże, kolejny spawner gastów. Okej. O, jakie chamstwo by było Mardartowi gasty podrzucić do spawnera. Chodź, Jezus, to by było chamstwo. Dobra. Tego tam nie zapalam, już nie chce mi się schodzić. Dobra. Jesteśmy na górze, jest coś w piecykach. Ja tam. Nara. Dobra, następny proszę. Nie, ty kule rojna. Co to jest za spawner? Co to jest za spawner? Ja widzę spawner. O. Shit, gdzie jeszcze? A tu. Dobra, dziękuję. Wszystko się kuźwa znowu pali. Ach, szanie, niech się pali. Chociaż nie, może nie, bo później będzie problem z powrotem. Cześć! Nara! Skrzynka. O, to się przyda. Ja coś widzę. No nie, kolejne klucze. Czyli tam trzeba było iść. O, masz. Chyba, że czekajcie. A to? Ciężko będzie. Dobra, kochani. To cięcie, gięcie. Ja zaraz wracam, jak zdobędę klucze. Nie uważacie, że kaktus śmiesznie wygląda w doniczce, jak jest? Zobaczcie. Teraz zauważyłem. Śmieszne. Naprawdę to jest jeden ze śmieszniejszych pomysłów w Minecrafcie. Dobra, mam te cztery klucze. Pełno śmieci. Posprzątałem już. Dobra. Wchodzimy. Mam nadzieję, że dojdziemy w końcu gdzieś, bo już... Ile można? O, jak to ładnie. No, schody. Daleko jeszcze. O Chryste. Tędy? Shit! To jest labirynt! Ale głupie. A wystarczyło, że podlecę. Gdzieś tu jest skrzynek. O. Kto mnie... No wiedźma. Nie, no. No tak, i zespawnowało mnie w normalnym świecie. Cudownie. No nie wyszło, nie wyszło. Akurat się trafiła wiedźma. Hup. Z powrotem do portalu. Dobra, tym razem to trzeba, mamy jak się tepnąć. Właśnie, kurde, mogłem, wiecie co, wróćmy, zróbmy sobie pochodni. Mega dużo ilość pochodni. Uzupełnijmy plecaczek o te pochodnie. Kurde, cały czas, wiecie, naciskam. To jest bardzo proste, podchodzimy sobie tak. Torcz. Poproszę, torcz. Nie, tak robię. Normalnie nie ma... No po prostu... What? Jakieś zrobiłem... fragmenty. Dobra. Dobra. Tyle musi wystarczyć na razie. To, ale jest dobrze, jest dużo. O, dobra. Jesteśmy ustawieni. O, jeszcze tu są pochodnie. Boże. Idziemy tego urgasta urąbać, bo naprawdę... Ale powiem wam... Mam przewagę na urgastem. Gdzie to menda? Kto mnie zabił? Ty! Ktoś! Gdzieś...
Okej, okay, lampa Aladyna normalnie. Co? Znowu cholerny labirynt. O, diamenty. Jak miło. Nie, kaktusów to ja mam dosyć, dziękuję. Myśleliście, że co? Że ze mną kuźwa wygracie? Nic nie widzę! Je po macku! Coś mnie butelkami leje. Menda jedna! Creeper! Menda! Jesus! Nic nie widzę! O, światło. Zbieramy sprzęt. Zjedzmy. What the fuck? Trochę tak się ich tu naprodukowało, widzę. Wiecie co? Olewamy to. Olewamy to na zdrowie. Gdzie tu jest wejście? Cholera! Co tu się dzieje? I znowu zginę. Co tu się dzieje? Co to za pistony? What the fuck? Zostaw mnie! No zobaczcie. Z pochod... Z pouszonami mnie lał szkielet. No, jak nie wiedźma to szkielet. Dobra, czekajcie. Regen. Co to jest? Chyba coś pamiętam, ale... O, to ja chcę. To, tak. Czekajcie. No. Czekajcie, zjedzmy w ogóle. Jakiś taki osłabiony jestem. A, ja mam pełny kwipunek, dlatego ja nie mogę nic... Dobra, wyrzucamy śmieci. Butelki tego śmego... Nie, to nie. To coś idzie znowu do mnie. Coś idzie do mnie. Dobra. Okej, okay, dobra, to też. Weź wszystko bierzemy, kurna. Nie wiem, po co mi to, ale... Okej. Okay. To sobie powysyłajmy w takim bądź razie. Karma Nightblood. Okej. Okay. Coś dziwnego, coś. Podjedzmy. I powiedzcie mi, o co z tym chodzi. Czekajcie, zaraz to... Jaki fart. To można by to włączyć. O. Zepsułem coś. Aha! Aha! Nie, dobra, to tego się nie uruchamia. Dobra. Czyż jakieś reaktory są ogólnie. Koleś! Dobra, szybko, wszystko bierzemy. Bierzemy, bo to są cenne rzeczy. Tutaj pokazane są recepty, jak co zrobić. No to jest. O. Okej. Okay. Wszystko mamy. Tego. To ja to chrzanie. Ja tego nie uruchamiam, bo znowu mi coś wysadzi tutaj. No proszę cię, no. No. Aaa! Bije mnie golem, nic nie widzę znowu. Kurde, jak tu ciemno wszędzie, no. No chyba się zbliżamy do końca, kochani. Wierzę, bo już robi się ciężko. Jest sposób na zabicie tego Urgasta, czyli tego głównego, ale to... Przydałaby się jakaś może skrzynka z dobraciami, a nie kurde. Co on chciał? To wywalić, to wyśmy wrzućmy.
Dobra, stoimy luz. Luz widelec! Jest dobrze. No dobra, tutaj odpalmy sobie to. Okej. No zobaczcie, no. Okej, te pyłki są rzadkie, też trzeba zbierać. Bo później z nich będzie można ewentualnie zrobić któryś z tych klocków takich śmiesznych, na przykład te drzwi takie, wiecie, takie otwierane, typu, że klikamy i się otwierają, no. To jest taka podpowiedź, wiecie, hincik. No dobra. Urgaście. Ach, drogi Urgaście, gdzie ty kuźwa jesteś? No znowu, proszę was, no. Nie wiem, po co mi redstone, ale... Wszystko zabieramy. Venetian stick. Ktoś zabił tego. Jelonka, bo to jelonka mięsko. Dobra, drogi Urgaście. Wygląda to w ten sposób. Jest on duży. Tutaj są takie maszynki, że trzeba tych maszynek używać, żeby go zabić. Naładować to trzeba zabijając tutaj małe gasty, ale wiecie co? Patrzcie, skurczy jak go leje. Ła! Deszcz! To... Polton zrobił ten deszcz? Albo mieć dobrą kuszę. Dziękuję. O, i ich się zabija i to się... O, widzicie? To się... Tak powiem. Cholera znowu. To się ładuje. I wtedy można to użyć przeciwko Urgastowi, ale nie ma potrzeby, go zabiliśmy. Jeju. O, krew Urgasta. Fiery Tears, what the fuck? Dobra. Wszystko fajnie, a do czego to się używa? Fiery. A, do Fiery Inglot, tak samo jak Fiery Blood. Dobre, dobre, już mi się... A Carmanite? 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 Coś... Carminite, Carminite, kurde, te nazwy niektóre to są... O, no właśnie, widzicie, do tych takich różnych maszynek śmiesznych. Fajna rzecz, bierzemy, rzucamy... I mamy już dużo trofeów. Dobra, kochani, dzięki temu, że tego Urgasta pokonaliśmy, możemy odwiedzić zimę. W zimie... Mamy... Jezus, ile będzie tutaj? Gdzie jest zima w ogóle? Dobre pytanie. O nie, to nie to. Ktoś widział gdzieś zimę? Tu jest kawałek, dobra. Szybciej będzie przez portal. Portal, w ogóle Tori, move, teleport. No zobaczcie, kurde, wyłączanie tego to jest w drugą mańkę. Tą. Okej. No dobra, czyli my musimy się udać w tą stronę. No, jest to śmiesznie przemyślane to wszystko, ale dobrze, że ta krew wypadła z niego, to będzie można zrobić komplet w końcu zbrojki. Do naszej galeryjki, nie? A one są naprawdę fajną mają teksturkę, podoba mi się. Daleko, wiecie co, przegięta trochę droga do tego gasta, on musi się wczytać w teren. Co to za dziura? Nie wiem. Dziwna dziura. No tak pod skosem. Co to są za kwiatki? To jest Twilight Forest grzyby świecące. Fajne. Naprawdę, nie no, przyznacie, Twilight Forest jest piękny. Świetne te drzewa są. To jest naprawdę piękne drzewo. O, gdzieś tu jest. Tu już jest łąka. Kiedyś pamiętam, że kilka odcinków temu zabiliśmy tego. Czekaj, w tą stronę. Zabiliśmy Minotaura. Minotaura właśnie na łące można było spotkać, a teraz jest inaczej. Ale drzewa. Piękne drzewa.
Dobra, dobijamy. Dobijamy się do zimy. Tak, czyli teraz możemy wejść do zimy, bo wcześniej nie mogliśmy, bo niby jakaś śnieżyca była, coś tego i nas zabijało. Czy aby na pewno możemy wejść? Czy jeszcze nie? Slowness. No ale slowness nie zabija. Dobra, zrobimy to w następnym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku skończymy w ogóle Twilight Forest, bo tak, zostało nam zabić Yeti, później do Królowej Śniegu pójść, później do troli i gigantów. No, i będzie complete. Oczywiście od tego momentu, co teraz idziemy, nigdy tego nie robiłem, więc wiecie, no, dalej nie zaszedłem, bo w poprzednich starszych wersjach nie było nawet tego biomu zimowego, więc zobaczymy, jestem sam ciekaw, więc mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się, do następnego, hejka!